10 wyjątkowych cmentarzy na świecie. Materiał opracowany na podstawie tekstu klaudia.pl. 10 wesoły cmentarz. Niestandardowa jak na nekropolię nazwa cmentarza wzięła się od kolorowych drewnianych nagrobków autorstwa dwóch lokalnych rzeźbiarzy. Na wizytę warto udać się w niedzielę w samo południe, kiedy to miejscowi Rumuni odwiedzający cmentarz ubrani są w stroje ludowe. Cmentarne nagrobki są kolorowe i niezwykle pięknie rzeźbione. 9. Stary cmentarz żydowski w Pradze. Do dziś zachowało się tu ponad 12 tysięcy nagrobków. Wiele z nich jest pokrytych inskrypcjami, w oparciu o które możemy dowiedzieć się o statusie społecznym zmarłych, jak również ich profesji. Cmentarz ten co roku jest odwiedzany przez turystów z całego świata. Przy wejściu mężczyźni muszą wypożyczać jednorazowe kipy. Wyjątkowy jest oczywiście wygląd cmentarza, gdyż wygląda jak rodem z horroru. 8. Mirogaj. Ten największy cmentarz w Chorwacji, założony w XIX wieku, chodzi za jeden z najpiękniejszych w Europie. Główne wejście zdobią rozległe na kilkaset metrów i imponujących rozmiarów akrady z kopułami. Znajdziemy w nich kolumbarium z prochami najsłynniejszych Chorwatów. 7. Mauzoleum Sulejmana Wspaniałego w Turcji. Wedle tradycji członkowie rodziny Osmanów byli grzebani najpierw bezpośrednio w ziemi, zgodnie z zasadami muzułmańskiego pochówku, tak jak pozostali mieszkańcy Imperium Osmańskiego, a następnie w tym miejscu budowano piękne świątynie, a dokładnie grobowce, które do dziś zachwycają swoją urodą. 6. Cmentarz w Wilnie. XVIII-wieczny cmentarz to jedna z czterech polskich nekropolii narodowych. Cmentarz jest położony na wzgórzu, a pomiędzy grobami znajdują się nieregularne, rozsiane i leciwe drzewa, głównie dęby i brzozy, które nadają tajemniczej aury i pozwalają poczuć się jak w parku. Wśród 26 tysięcy grobów Polaków i Litwinów jest pochowany Józef Piłsudski. 5. Park snów we Lwowie. Cmentarz Łyczakowski to prawdziwa perła architektury i najstarsza zabytkowa nekropolia Lwowa, położona we wschodniej części miasta. Bardzo częstym motywem nagrobków są śpiące postacie, stąd właśnie ta nazwa, Park Snów. Znajdują się tu grobowce poetów, naukowców, ludzi, kultury i sztuki, m.in. Marii Konopnickiej. W skład Parku Snów wchodzi m.in. cmentarz Orląt Lwowskich, czyli polski cmentarz wojskowy. 4. Greyfriars Kirkcaird w Szkocji. Cmentarz w Edynburgu to owiane tajemnicą i legendami mroczne miejsce dla wielbicieli emocji i niewytłumaczalnych incydentów. Wielu mówi, że tam wchodzi się na własną odpowiedzialność. Pod koniec lat 90. zaczęły dochodzić głosy o dziwnych zjawiskach, jakie mają miejsce na cmentarzu, jak zasłabnięcia, halucynacje, zaś ci, którzy odwiedzali grobowiec Mackenzie'ego, potwierdzają, że czują nagły chłód, a nawet doświadczają ataków paniki. Otóż Mackenzie jest odpowiedzialny za śmierć prawie 18 tysięcy przeciwników króla Karola II i spoczywa właśnie na tym starym cmentarzu. 3. Père Lachaise. Jeden z najsławniejszych cmentarzy nie tylko w Paryżu, ale i na świecie. Jest on zarazem największą oazą zieleni europejskiej metropolii. Nekropolia jest także niezwykłym muzeum pod gołym niebem. Wiele nagrobków to wspaniałe dzieła sztuki. Cmentarz swoją sławę wśród Paryżan zawdzięcza szczotkom poety Moliera, które po 1817 roku zostały tu przeniesione. 2. Cmentarz staroobrzędowy w Wojnowie. To absolutnie zaskakujące swym urokiem miejsce. Cmentarz wraz z żeńskim klasztorem staroobrzędów Chrystusa Zbawiciela i Świętej Trójcy jest położony nad jeziorem Duś. To piękne, urzekające miejsce w krainie wielkich jezior, które trzeba zobaczyć. 1. Cmentarze menonickie. W miejscowości Barcice na Pomorzu znajdują się dwa bardzo zadbane cmentarze menonickie, a w nich kilkadziesiąt kamiennych steli. Można zobaczyć tam unikatowe na tle całej tradycji menonickiej nagrobki w formie pni ściętych drzew. Dzięki za obejrzenie do końca. Jeśli ten film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję oraz koniecznie zostawcie w komentarzu pomysł na kolejną dyszkę. Cześć!